Odcinek z Falloutem 4. 40-okrągły odcinek. Dzisiaj, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, kontynuuję podróż. Wchodzimy do siedziby Wilson Automotoys, czyli jakieś zabaweczki będą. Może uda się coś fajnego znaleźć. Mam nadzieję. To trzeba uważać. Załatwione. Sporo ich tu jest. Nie będzie lekko. Okej, kolejny rdzeń. Przyda się. Jest jakiś komputer. Tu nie wchodzę, chcę jeszcze się cofnąć. Tak, tu nie wejdę. Bo nie mam identyfikatora, ale to jest fajne miejsce. Drzwi. Bardzo trudne. Czyli musi być tam coś. Aj. Trochę spinek połamię tym razem. O. Udało się. To prawdopodobnie jest jakieś drugie wejście. Ups, co tam się dzieje? No i tak mi się udało przejść przez identyfikator.
kolejne drzwi, których nie sforsuję. Jest jakiś safe. Może ten komputer coś pomoże? Też nie. Może to 3. Udało się. Dobra, udało mi się otworzyć drzwi. To chyba te za mną, tak. Trochę naboi. Dobra, idziemy dalej. A, tam jest wejście na górę. Złamałem rękę. A się przestraszyłem. Nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie czas na mnie. Odblokowano osiągnięcie, kontrola populacji. No cholera, już mamy nie. Gdzie on jest? Snajperka by się przydało. Okej. Udało się. Dane, ekwipunek, brudna woda, niech będzie, wiewiórcze kęsy, wiewiórka na patyku i antyrat i brudna woda. I jestem na full. Jakiś fajny... Fajny pistolet. Najbliżej się go odsprzeda. O, jakieś śmieszne. Okna. Nie potrzebuję pancerza. Na pewno dużo waży.
Sprzedaż konia? Co to znaczy? Paula, Mark znowu chce przejrzeć prognozy sprzedaży w czwartym kwartale. Masz jeszcze do nich dostęp? Spróbuj coś wygrzebać. Konkretne liczby mnie nie interesują. Grunt, żeby projekt dobrze się prezentował. Nadal jesteśmy umówieni na piątek. Jest identyfikator. I teraz sobie poczytamy. Coś ciekawego. Ostrzeżenie Marsa. Trochę coś tnie. Dobra. Zobaczymy co... W sumie mało czytam tych fajnych kaset. Słucham właśnie. Jakiś poważny konflikt w pracy. Paula. Przypomnienie identyfikatory. Do wszystkich pracowników przypominam, że identyfikatory są nieodzownym elementem systemu bezpieczeństwa obowiązującego zarówno tutaj, jak i w fabryce. Sporadyczne prośby o wydanie kart tymczasowych są zrozumiałe. Niemniej nagminne łamanie regulaminu będzie zgłaszane waszym przełożonym. I biuletyn ochrony. Pan Arlen Glass nie jest już pracownikiem Wilson Automatoys. Jeżeli ktoś zauważy go na terenie firmy, proszę niezwłocznie powiadomić ochronę. Kalendarz. Przygotowanie szacunkowych danych do produkcji. Randka z Paulą. Raport stan projektu COSA. I biletyn ochrony. Dobra. Coś ten Arlen się komuś naraził. Nowy poziom, fajnie. Czy mam już do rozdania dwa punkty? Będę musiał je jakoś rozsądnie rozdzielić. Ej, ja nie chciałem tego. Czemu to mi się włączyło? Chciałem tylko światełko włączyć. No to jakoś ciemno jest. Wydaje mi się, że będę musiał zainwestować w radioaktywność, bo ochronę, bo mam się udać gdzieś tam, gdzie będzie duże promieniowanie. Więc przydałoby się taka ochrona. Ej. Już mnie zabujało.
blood to spill today. Dobra, jest tylko jedno wejście. Ach, mogłem się schować. Dobra. Trzeba się wspomóc. Mogę przeskoczyć albo przejść pewnie. Strzelać. Dobra. Szkoda, że ta amunicja się tak szybko kończy. Do tego karabinu. Zawodnik. A to ty. Sorry. Opony, łóżko z opon. Droga prowadzi tylko na dół. Niedobrze, niedobrze. Ale tu jest dużo fajnych rzeczy. Na przykład fantastyczny koń. Fantastyczny koń. Taki konik by się przydał. Już złożone są konie. A, nie chciałem tego brać. Dobra. To mogę otworzyć. A, to jest to miejsce, gdzie zaczynałem. Są jakieś podwójne drzwi. Czy
Mogłem iść tędy. Coś mi na chwilę przerwało. Aha. Dobra, tu nie ma nic. Ojojoj, ale się tnie. Dobra, idziemy. O, a tu nie ma nic. Okej, okay, jest jeszcze jedno rozwiązanie. Nie byliśmy... Możemy wejść po schodach. Fantastyczna zabawka, fantastyczny koń mechaniczny. Jakieś biuro, pewnie informatyk tu siedział. O, mam klucz do siedziby. Identyfikator. No dobra, terminal jakiś tu jest. Hunting. Nie. Udało się. Logi ochrony. Otwarto poranny obchód, brak incydentów. Wydaną tym osobom pani Marlene Glass. Procedury bezpieczeństwa. Biuletyn ochrony. I sterowanie wieżyczkami. Dobra. Nie wiem po co ja to robiłem, ale włączyłem i wyłączyłem. Jakiś pokój. O cholera. To jest wejście na górę. Na razie nie idę tam. No, puść mnie. Terminal recepcji. Przypomnienie o zebraniu zarządu. Standard.
Dobra, w takim razie idziemy na górę. Jest jedyna droga. No i to tyle. Aha, mogę tędy iść, dobra. Kto do mnie strzela? Ktoś chyba ma snajperkę jakąś. Zrobimy tak. Okej. Dobra. Ostatnie 20 naboi. Jest jakaś mała sala kinowa. Wow, jaki telewizor fajny. Nieuszkodzony aparat biorę. Terminal do spraw biura rozwoju. Arlen Glass. A, to był dyrektor działu rozwoju produktu. Proszę, proszę. Okej, dokumenty. Prognoza sprzedażowa. Fantastycznego konia. Okej, słaba sprzedaż tego konia była. Dobra. No co, idziemy dalej. Tu nie wejdę, bo wymaga tego hasła, ale mam hasło już. Otwórz drzwi.
Wow. Jest safe. Bang. Mamy tak. Trochę naboi. Jest konik, szklaczki zniszczone. I tutaj jest jeszcze terminal. Przypomnienia. Kup mleko, jajka i nukę. Sterowanie z sejfem. O, to ja otworzyłem, także otwórz taśmę. I zacięło się, nie wiadomo co chcieli powiedzieć. W takim razie idziemy dalej. Chodź silny, chodź. No i koniec, skończyło się. Idź załatw go, bo normalnie... Nie, nie zgadzam się. Okej, okay, mamy tą fajną broń. Próbuję jej użyć. Dobra, silnie załatwiłeś go. Załadł go teraz. Słaba ta broń. Bardzo słaba. Dobra. Udało się. Co to za broń jest? Karabin szturmowy. Dobra, sprawdzimy go. Przyda się. Ja go po prostu ustawię na szóstkę. Amunicję mam. Bardzo dobrze. Nic tu nie ma.
Rezygnacja. Terminal prezesa. Kalendarz. Specyfikacje. Co za program COSA? A, przedstawienie infrastruktury cywilnej na produkcję uzbrojenia. Okej. I sterowanie. Gdzie jest tu safe? Bo ja nie widzę. No właśnie, zobaczymy tą rezygnację, co to znaczy. Wiem, że nie byłem najlepszym ojcem. Praca w Automotorze pochłaniała cały mój czas i nie mogłem przy tobie być. Aha, rozumiem. No dobra. Idziemy dalej. Tam jest winda. O nie, nie chciałem wychodzić. Chyba powinienem windą pojechać na górę. Będzie wczytywać. Chyba, że to będzie jakiś taras. Może. Coś go zamuliło. Okej. Gdzie jesteśmy? Tak, to jest jakiś taras. A, to są ci, których załatwiłem w poprzednim odcinku. Z taras właśnie. Dobra, niech będzie. Wezmę, sprzedam. Dobra, wychodzimy stąd. Znaczy wchodzimy do siedziby z powrotem. Dobra, było szybciej. Kurczę, co jest? Czemu spadłem? Kurczę. Nie wiem, jak ja...
Co ja zrobiłem teraz? Nie mam pojęcia. Teraz się pogubiłem trochę. Oj. Dobra. Jest początek. Dobra, jeszcze raz. I winda. Ta winda nie działa. No pięknie. Czyli to chyba wszystko by wynikało z tego. No dobra, w takim razie koniku fantastyczny, kończymy ten odcinek. Trochę się zawiodłem, liczyłem, że coś będzie więcej. No dobra, do następnego odcinka. Cześć.